oddane do cioci, także już są w bezpiecznym miejscu. Mamy problem pewną. Nie ma, kochanie, mle, będzie później. Jak wrócimy z Zakopanego, to muszę jechać z Dalią do weterynarza generalnie, bo widzę, że jej postępuje bardzo zaćma i chciałabym, żeby weterynarz na to zobaczył. Patrzyłam, że można zrobić na to operację, która nie jest tania. Zobaczymy, czy w ogóle Dalia by się kwalifikowała i jak to wygląda. Znalazłam kilka klinik z dobrymi opiniami w Bielsku i będę jeździła z nią. A jeżeli macie kogoś takiego z polecenia, to koniecznie też dajcie znać. Mega mi się to przyda. A teraz jedziemy do Lidla na zakupy, które musimy zapakować tutaj i już jutro je po prostu weźmiemy, żeby już niczym się nie zajmować z samego rana, tylko lecieć na Zakopane. Na śniadanie. Ty, ale mógłby być. Mógłby być. Mógłby być, jakbyś miał drogocenne śniadanie. Albo ktoś by ci zawsze podjadał. Mnie bardziej to interesuje, co to jest. Podoba mi się to, ja bym chciała to przecież. Rita Ora, Jezus, kochanie, ja to muszę mieć. Nie znam jej, ale znam nazwę, imię i nazwisko. Co to robi? Co to robi? Ja bym chciała bardzo wiedzieć, co to robi i ja bym to o tym robiła. Ile to kosztuje? Mata do masażu. Jezus, mata do za 169 zł. Kochanie, popatrzcie, mata do masażu. Mata do masażu. Weźmy matę do masażu. Co to jest? Nie takie chciałaś? A fajne, no to są lepsze. To są nieprzejrzyste tak bardzo jak tutaj. Są takie bardzo mleczne. No nic, no to muszę mieć. To będzie do testu. Jak tylko wrócę z Zakopanego, to ja to testuję, kochanie. To poproszę. A wy co robicie? Okej. Zakupy zrobione. I odwozimy wózek, co? Tak się fajnie jeździ w wózku, co? No pewnie, że tak. To zobacz, będziemy musieli tam zaparkować wozem i musisz wstać. Chodź, come on baby. Próbujemy zapakować jedzenie. Mikołaj dzielnie pomaga. Dziękuję. Ty to jesteś siłacz. Już rozłożyliśmy krzesełko, bo tam prawdopodobnie nie będzie krzesełka, a ono dużo miejsca jakoś nie zajmuje. Chociaż tak ze wszystkim mówimy, to dużo miejsca nie zajmuje, tam to dużo miejsca nie zajmuje, a potem ostatecznie nie mamy, nie wiem, jak my to wszystko wepchniemy. Dajemy to, to nie powinno być w lodówce? No powinno, nie? I dopiero jutro byśmy to wzięli. No to daję tutaj to, co nie musi być w lodówce. Dobrze. Ty, mały człowieku, kombinator. Ja też nie lubię, jak szepczemy. Nie szepczmy. Nigdy. Auto jest. Policja. Gdzie? Ale to mogę sobie nagrywać. Twój aparat, policja. Nagram ich. Nie. Yeah. Nagram ich. I my już w drodze. Jedziemy najpierw na CPN, bo jesteśmy głodni i mamy ochotę niesamowitą na hot doga. Wzięliśmy sobie jedzenie swoje, ale mamy od wczoraj takiego smaka, że... Trzeba to zrealizować po też prostu. Zgadzam się z musztardą i ketchupem. Weźmiemy też Mikołajowi tak. Bez niczego, bo jemu też to mega smakuje. To jest, ledwo żeśmy wyjechali z domu i on zasnął. I tak ładnie sobie, tak słodko śpi. No aniołek, mam nadzieję, że się nie obudzi, jak zatrzymamy samochód. Moja siostra z mężem już czekają. Naszym tym. Przewodnik. Przewodnik. Z naszym przewodnikiem, dokładnie. A popuściło to, nie? Krzyś poszedł po hot dogi. Zjemy i jedziemy dalej. Kolejny przystanek już będzie przy Zakopanym. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego pikasz, Kugolindo, bo tutaj nikogo nie ma, a ona pika. Zawsze mnie to stresuje, czy... O co chodzi? O co chodzi? Kto z nami jeszcze jedzie? I czemu nie zapina pasów? No. Mikołaj się też obudził, czyli sprawdził się scenariusz, o którym żeśmy myśleli.
No ale cóż, dziecko spokojne, póki auto jedzie. Chociaż nigdy Mikołaj nie miał czegoś takiego, że musiał jechać, wiecie, bo na przykład nie miał spania. Bo często słyszeliśmy, że ktoś na przykład jeździł z dzieckiem, żeby ono poszło spać. Mikołaj o tyle jest spoko, że jemu jest najwygodniej zawsze w łóżeczku. Ja się posmarowałam samoopalaczem, zrobiłam sobie dwie plamy, bo robiłam to na szybko i poszłam spać, czego zawsze mówię, że nie wolno tak robić, ale potem wam pokażę może, jak wrócimy do domu, jaki samoopalacz, bo testuję różne, takie tańsze samoopalacze, bo o to bardzo często pytacie, no ale to wszystko już po powrocie. Trzy kiełbaski, dla Mikusia jest parówka bez niczego, a dla nas mamy z musztardą i ketchupem. Pycha. Dziękuję. Proszę. Uuu, Mikołaj, ale ty masz super am-am. Kiedyś zawsze braliśmy dwa hot dogi, teraz są już trzy. Ale to słodkie. Chcesz? Jest. Zadowolniony? Mikołajson? Niam. No, masz paróweczkę. Sobie ściągnę aparat. I jedziemy dalej. O, jaka jestem głodna. Jedna jest z kiełbasą, druga jest z kabanosem. Którą wolisz? Tą polgrywam. Tu chodź też tam, zobacz. Zadowolony? Tak. Mamy kolejny pit stop, także chwila na rozprostowanie nóżki, nóżek. No, szyszki masz. Zbieramy szyszki? Tam są jeszcze. Jeszcze jedna szyszka. Tam jest dużo szyszek. Uważaj. Ło, a się zachwiałem. Ale nazbieraliśmy szyszek. No. Komu w D, temu w C. Jedziemy dalej. Już za niedługo. Mamy nadzieję, że będzie ciepło, bo chcemy jechać na Kasprowy, ale chyba będziemy musieli Mikołajowi ubrać kombinezon, bo coś tak czuję, że na pewno, na Kasprowym będzie ten zimno. Jak tam jest zimno. Śnieg, to musimy. Tak, więc wzięłam Mikołajowi taki zimowy kombinezon, który właściwie chyba właśnie czekał na tą okazję. I jadą tam za nami? Mhm, jadą. Więc chociaż tyle go wykorzystamy w tym roku. Pogodę mamy jak na razie piękną i mamy nadzieję, że ta pogoda się nam utrzyma. Bo jakieś mamy takie szczęście do Zakopanego, że ta pogoda zazwyczaj z nami jedzie. Co? Nie, bo zawsze tak się powie, jak się ma szczęście do czegoś, to zaraz się wydarzy. Nie, no coś nawet nie. Innego, ale nie będę krakał. Jest dobrze, jest ślicznie, jest piękna pogoda, jest słonecznie, tak. Prawie nie ma chmur. Tam nie ma. No. Mikołaj jest na razie super. Tak, byliśmy na CPN-ie, więc auta, wszędzie auta. Mikołaj kocha auta. A tu patrz, jaki plac zabaw tam jest. No, jakoś zapuść tam. No. Następnym razem. Tak sobie jedziemy. Jedziemy. I stwierdziliśmy, a sprawdźmy, jak tam wygląda na Kasprowym, bo patrzymy 18 stopni, więc normalnie prawie lato. Tutaj jest 18. Tutaj. Znaczy do Zakopanego mamy jeszcze jakieś 30 minut, a na Kasprowym tymczasem. Mam nadzieję, że tu będzie coś widać. Czekajcie. Widać tam co? No. Śniegu co nie miara. Mam nadzieję, że tam widzicie, jak dużo jest śniegu. Wow. No, więc będzie zmiana planów. Tak, to ten biały ekran to jest śnieg na Kasprowym, gdyby ktoś miał wątpliwości. Znowu się zrobiła. Mikołaj zauważył, że można odczepić drabinę od wozu strażackiego i naprawić. Robię to siódmy raz. Naprawić, Miki? Proszę. Śmieciara! Wow! Oszukaństwo! Oszukaństwo, proszę Państwa!
będziemy się przyodziewać i stwierdziłam, że szkoda, że nie wzięłam sobie podkoszulki pod ten swetr. Ale masz kurtkę przecież. No wiem, no ale... Zimową, jakby, kochanie, kurtkę. No ja wiem, ale jakby podkoszulki są wskazane, gdy jest tak chłodno. Cześć. Nic ci nie będzie. Nereczki, nereczki, chrońmy nereczki. O, tu masz. Gdzie krokusy, krokusy. Same krokusy. W ogóle jaki... mózgu. My zawsze widzieliśmy zdjęcia, wiecie, tej Doliny Chocholowskiej, tych krokusów, że te krokusy, tam jest tyle tych krokusów i one są takie wielkie. Przyjeżdżamy i tu jest masa krokusów tak po prostu na pomoczach. Patrzcie, tutaj jest fioletowo. A to są takie, takie zdjęcia kłamią, internety kłamią normalnie. Myśmy myśleli, że to będą takie krzaki krokusów, nie? Że co najmniej ten krokus jest taki, myślałam. O, też tak myślałam. Tymczasem krokus jest jak taki. Tulipan. O. Jak tulipan. O, o, tak, dokładnie, dobre porównanie. Że będzie wielkości tulipanów. Tymczasem krokus jest wielkości, nie wiem... kciuka. O, dobre porównanie. Przynajmniej te, co tutaj są. No. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Hello. Hello, dzień dobry. Tam mam przygotowane dla niego te... Bing, bing, bing. Czapeczkę podałbyś mi z przodu? Mhm. Tak, teraz idziemy patapa. Teraz bardziej góry zahaczeni, nie? No, niż ostatnio. Dotarliśmy, no, to, tak już każdy wiesz. Kurtki. Tak, wszystko, poprzednim razem jak byliśmy, to sobie poubieraliśmy. Ale nie byliśmy też tak na hardkorowym miejscu, tylko byliśmy tak delikatnie, no nie? Co? Kulce, kulce, taki i ten, taki. Trzymajcie kciuki, żebyśmy nie spadli z klasztorowego. Jesteśmy, właściwie no nie, jesteśmy pod kolejką, znaczy stacją kolejki. Jakby ktoś się zastanawiał, wózkiem bez problemu da się wyjechać na górę. Zobaczymy, czy uda nam się dostać do kolejki. To też będzie ważna informacja, czy tam na górze ten wózek będziemy mogli wykorzystać, bo jednak z tego co wiemy, jedzie się 40 minut. 20. 20? W jedną stronę 20. A, no to nie jest źle. 42 strony. Aha, dobra. Bo tam ma być śnieg, patrzyliśmy, zresztą widzieliście. I już wszyscy przygotowani. Teraz ile to kosztuje? Jedną stronę. Jezus, w dwie. W dwie, no. Góra, dół, 120. Chcesz zjechać w dół. No, Mikołaj, góra, dół, 129, tak? Tak. Okej. Gotowi? Dla dziecka poniżej 3 roku? 15 minut. Można wózek normalnie, patrzyliśmy. Nie, małe stópki. Nie Królewicz. Co to ma, mama? Chcesz podtrzymać? To jest ważna część. Tak, tutaj się to zamyka. Zgadza się, pięknie. Wszystko. Dostałaś takie głupawki, minęła mi głupawka. I pomyśleć, że to są buty trekkingowe, nie? Mówimy, my z wyjazdu na wyjazd do Zakopanego awansujemy. Poprzednio nie mieliśmy w ogóle butów nawet, teraz mamy buty. A przyszłym razem będą z kolcami. Tak, dokładnie. I łańcuchy. Przecież, że jakby nie sobie chciałam zjechała w dół, byśmy się spotkali. Mogę się wziąć tylko kolejkę w jedną stronę. Ekonomicznie.
Ale nie jest wcale tak zimno, jak myślałam, że będzie, nie? Jest bardzo ślisko. Słucham? Myślałem, że będzie zimniej. Ja też, temu go też tak naubierałam, a jest... A się podoba? Jak jest, podoba, fajnie? To powiedz mlemle. Podoba ci się? Fajnie, trzyma butelkę. Z tymi rękawiczkami. Jakby tak spadła butelka i się poturla. Poturlałam się razem z siecią. Nie ściągaj, nie ściągaj. Ale patrz, już wie jak ściągnąć rękawiczki. A co ty? O ja! Chodzę! Nie jest łatwo. A papa! Tak. Nie? O, a ciocia lepiej nie. Tak. Ciocia próbuje sama utrzymać się na nogę. Oh yeah! You don't know what you got till it's gone. All lead in the sun. All of the best yet to come. Ale ciocia już łasinę palce. Ale śpimy. Ale ciocia ma łasinę palce. Jak ja go przełożę do fotelika? O nie. Dotarliśmy. No. I coś chcemy wam pokazać. Tak. Zapraszam. No, szybki instruktaż, o co chodzi z korkociągami. To jest korkociąg dla silnej, niezależnej kobiety. O, proszę, ja cię... Oja! Ojej! Tak ci zrobiła ta woda? Jak ci zrobiła? Nie wzięłam kapsułek, a myślałam o tym. Wyobraź sobie, że miałam. Chciałam wziąć kapsułki. Są kapsułki! Ojej!